Dzień dobry Państwu. Z radosnego dzisiaj Poznania, z Placu Wolności, w przeddzień, w Wigilię oficjalnych obchodów w Warszawie 4 czerwca, z okazji pierwszych prawie wolnych wyborów 35 lat temu. Dzisiaj w Poznaniu cieszymy się właśnie, jak mówię, w przeddzień. Już są goście nasi organizatorzy, młodzi nowocześni. O, zaczyna się akurat. Mogę stać w linii. Bliżej, bliżej. Dzień dobry, Poznań. Przestęskniliśmy za tobą. Dzień dobry. Na Placu Wolności. I spotykamy się przecież pierwszy raz, czyli dzień dobry w wolnej Polsce. Kochani, my będziemy mieli pewnie parę fajnych przemówień. Ja muszę tutaj z tłumu wyłowić wszystkich przemawiających, ale co? Spotykamy się dzisiaj 3 czerwca, ale spotykamy się z okazji jutrzejszej rocznicy 4 czerwca, bo część z nas pewnie jutro pojedzie do Warszawy. Tak? Są tacy? Tak, są. Spotykamy się w Święto Wolności, żeby razem ucieszyć się z tego, co wydarzyło się 35 lat temu. Ale mamy co świętować. Mamy co świętować. Razem ucieszyć się z tego, co wydarzyło się 35 lat temu. Razem ucieszyć się z tego, co wydarzyło się 20 lat temu, 1 maja 2004 roku. I razem ucieszyć się z tego, co zdarzyło się 15 października zeszłego roku. Bo to wszystko to jest nasz gigantyczny sukces. To, co zrobiliśmy razem. Którzy tu jesteśmy, trochę młodsi, którzy nie pamiętają tego, co wydarzyło się 35 lat temu. To jest nasz gigantyczny sukces. Pamiętamy, jak wyglądała Polska przed 89 rokiem. Zmieniliśmy Polskę. I 4 czerwca powinien i musi być takim naszym świętem wolności, obywatelskim świętem wolności. My powinniśmy ucieszyć się z tego, być z tego dumni, że Polska jest zupełnie innym krajem, że jesteśmy coraz bogatsi, jesteśmy coraz bezpieczniejsi. Ale naprawdę mocno powinniśmy się ucieszyć z tego i być z tego naprawdę dumni, co razem zrobiliśmy 15 października zeszłego roku. Gigantyczna frekwencja, 75%. Wielkie zaangażowanie, wielka praca, serce wszyscy oddaliśmy w to, żebyśmy mogli te wybory wygrać. I teraz, gdy każdego dnia wychodzą te nikczemności kolejne, o których o części wiedzieliśmy, ale o części nie wiedzieliśmy, wychodzą to co robili, jak ile kradli, jak wykorzystywali wszystko, żeby tą władzę utrzymać, to co my zrobiliśmy 15 października, i trzeba to głośno powiedzieć, my dokonaliśmy cudu. My dokonaliśmy cudu i wielkie brawa dla nas wszystkich za to. I spotykamy się 3 czerwca, święcując 4, kilka dni przed ważnymi wyborami. Wyborami do Parlamentu Europejskiego. O czym będą te wybory? Nie tylko o jednolitym rynku europejskim, z którego jesteśmy gigantycznym beneficjentem, bo jesteśmy przecież coraz bogatsi, chociaż też. Nie tylko o pieniądzach z Unii Europejskiej, których ponad 260 miliardów do Polski przez te 20 lat wpłynęło, chociaż też. Nie tylko o dopłatach dla rolników, chociaż też. Te wybory będą o przyszłości Unii Europejskiej. Te wybory będą o przywództwie. Przed Europą stoją gigantyczne wyzwania, naprawdę poważne wyzwania. Zagrożenie ze strony Rosji, wojna w Ukrainie, zagrożenia hybrydowe na granicy, dezinformacja. To wszystko ma źródła też w zagrożeniach ze strony Rosji. My jako Europa, już czas najwyższy, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za nasze bezpieczeństwo i za naszą przyszłość.
bez spoglądania za ocean i czekania, jaki będzie wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. My, jako Europa, mamy 10 razy silniejszą gospodarkę niż Rosja. 3 razy więcej ludności. My jesteśmy po prostu silniejsi. My musimy sobie zdać z tego sprawę razem jako Europejczycy i wziąć za to odpowiedzialność. I nie będzie żadnych problemów z zagrożeniem ze strony Rosji. My jako Polacy od samego początku bardzo konsekwentnie mówiliśmy, że trzeba się temu zagrożeniu przeciwstawiać. I to jest nasz gigantyczny atut. Słuchają nas i wiedzą, że my mamy w tym zakresie kompetencje. Rozumieją to. To jest punkt pierwszy tego naszego naturalnego przywództwa. Punkt drugi. Olbrzymim zagrożeniem dla przyszłości Europy jest populizm, który też bardzo mocno wykorzystuje dezinformacje, na przykład gdzieś ze wschodu. Ten populizm jest wielkim zagrożeniem i my dokładnie rozumiemy, co on oznacza. I my jako jedyni potrafiliśmy sobie z nim poradzić, tym cudem, którego wspólnie dokonaliśmy. Cała Europa, która widzi zagrożenia tego populizmu, patrzy na nas z gigantycznym podziwem. Mówi, wy w tak już trudnej sytuacji, pokojową rewolucją, rewolucją kartki wyborczej, bezkrwawą, mobilizacyjną, pokonaliście i zatrzymaliście ten populizm. Wy wiecie, jak to zrobić. I to jest kolejna rzecz, która powinna być na agendzie europejskiej. Co my musimy zrobić teraz jako obywatele? Po pierwsze, nie zapominać, że wolność, stoimy na placu wolności, świętujemy święto wolności, wolność nie jest dana raz na zawsze. My musimy być cały czas za nią odpowiedzialni, musimy cały czas patrzeć władzy na ręce, niezależnie jako taka władza jest. Musimy cały czas obserwować populistów i walczyć z dezinformacją każdego dnia. Czy to jest dezinformacja zewnętrzna, rosyjska, czy to jest dezinformacja wewnętrzna? Słyszymy, co na przykład o pakcie migracyjnym mówi Morawiecki. Kłamie. Trzeba się temu kłamstwu przeciwstawić. I to jest też nasza odpowiedzialność. Po drugie, odpowiedzialność to też aktywne uczestnictwo. To jest zaangażowanie, to jest też branie udziału w wyborach. I namawianie do tego, żeby inni brali udział w wyborach. To jest nasza odpowiedzialność. Dlaczego to jest tak ważne? Bo każdy eurodeputowany, który zostanie w tych wyborach wybrany z Polski, im będzie wyższa frekwencja, tym będzie miał silniejszy mandat. I zbierając te wszystkie atuty, które dzisiaj Polska ma, silne, z trzymającą się gospodarką, okrzepłe w instytucjach europejskich państw, z niesamowitym doświadczeniem z kwestiami rosyjskimi, walki z populizmem, też będzie miało mocnych z dużym mandatem eurodeputowanych. Dlatego dzisiaj, świętując święto wolności, musimy pamiętać, że my chcemy to święto wolności świętować co roku. Co roku w wolnej Polsce. Nie walczyć cały czas o odzyskanie wpływu na naszą rzeczywistość, tylko cieszyć się z tego, że ją wygraliśmy 4 czerwca 1989 roku, że 1 maja weszliśmy do Unii Europejskiej, i że 15 października zakończyliśmy to zło. Bierzmy za to odpowiedzialność i pilnujmy tego. Sławku, kilka słów z kodu. Zapraszam, Sławomir Majdański. Dzień dobry Państwu. Wydaje mi się, że teraz ilekroć będziemy 4 czerwca celebrowali tę ważną rocznicę wygranych pierwszych, tak naprawdę w połowie wolnych wyborów, zawsze będziemy już wspominali również datę 15 października 2023 roku. Być może w kontekście historii ta data nigdy nie będzie tak samo ważna, ale to jest wielki sukces naszego pokolenia, wielki sukces wszystkich, którzy te kilka miesięcy temu wzięli udział w tych wyborach, przekonali najbliższych do wzięcia udziału w wyborach i tego już nam nikt nie zabierze. Ale nie zabierze pod jednym warunkiem, że to, co tu mówił minister Adam Szłapka, my będziemy tego pilnowali. Teraz przechodzimy w stan ogromnej czujności. My musimy tego przypilnować. Za 6 dni wybieramy Polskę, wolną Polskę wolnej Unii Europejskiej, pozbawioną populizmu,
pozbawioną skrajnie patologicznie pojmowanego patriotyzmu. Musimy wziąć udział w tych wyborach, przekonać znajomych po to, aby w naszym imieniu nadal Polskę mógł reprezentować minister Adam Szłapka, a nie minister Szynkowski-Welsenk. Kurczę, no niby obaj z Wielkopolski, ale no są rzeczy, które robią różnicę i to widać, prawda? Drodzy Państwo, cieszmy się, wypijemy dzisiaj toast, mam nadzieję, że szampanem bezalkoholowym, bo ja prywatnym samolotem leciałem na... Tak, i pewnie wielu z Was również. Także bawmy się, celebrujmy i to był nasz wielki sukces i sukces naszego kraju. Dziękuję. Bardzo dziękuję, zapraszam pana prezydenta Jacka Jaszkowiaka. No Adam jest zawsze tam, gdzie trzeba i zawsze po właściwej stronie, także sami się różnimy w pewnych drobiazgach, ale po pierwsze bardzo dziękuję, że od lat to robisz Państwu, że od lat Państwo przychodzą i tak naprawdę mamy wielkie święto, mamy dzisiaj demokrację, musimy starać się tylko, byśmy ją mieli przez następnych kilkadziesiąt lat, ale wszystkim Państwa dziękuję, bo tutaj widzę też wiele znajomych twarzy, które znam od samego początku tak naprawdę rządów PiS-u. Ten PiS miał jedną dobrą stronę. Mogliśmy się poznać, mogliśmy zobaczyć. Już się znamy i wystarczy. Tak, ale to już starczy, tak. Zrobił swoje, poznaliśmy się. Też wielki szacunek dla KOD-u, bo zawsze Państwo byli tam, gdzie trzeba. Również w zakresie tych wszystkich zmian, które PiS wprowadzał albo próbował wprowadzić. Państwo zawsze byli po tej stronie, co trzeba. Także za taką postawę serdecznie dziękuję, bo to Państwo są tak naprawdę najlepszą promocją dla Poznania. Poznań stał się sławny dzięki Państwu i to hasło Wolne Miasto Poznań, o którym pierwszy raz napisała pani Wodecka w swoim tekście wyborczej. Tak naprawdę to był obrazek z naszej wspólnej akcji, kiedy protestowaliśmy razem przeciwko tym zmianom, które próbowano w Poznaniu czy w Polsce prowadzić. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, bo zbliżają się wybory, przecież nie możemy o tym zapominać. Na naszym Placu Wolności widzę jednego kandydata, Michał Ławrykiewicz. Jeśli jest jakiś inny kandydat, to niech się ujawni, też dostanie głos. Witam zawsze Wolne Miasto Poznań. Rzeczywiście 4 czerwca to jest chyba jedno z najpiękniejszych polskich świąt. Konstytucja 3 maja, 4 czerwca. Tyle tylko, że tamta ustrojowa rewolucja koniec końców się nie udała, mimo tego, że była piękna. A ta rewolucja z 4 czerwca udała się i dzisiaj możemy świętować po 35 latach, mimo tego, że przeszliśmy teraz 8 lat perturbacji, nazwijmy to, nadal żyjemy w wolnym kraju i to jest absolutnie wspaniałe. Pamiętam 4 czerwca 89 roku, jako chłopak siedziałem od rana, od 6 rano w takim punkcie informacyjnym Solidarności, informując ludzi, jak mają głosować, bo wtedy wolno było to robić tego dnia zgodnie z ordynacją, bo ordynacja była tak piekielnie skomplikowana, że trudno było się połapać, jak głosować na tę solidarnościową stronę. Mimo tego to wszystko się udało. 4 czerwca też kojarzy mi się sprzed paru lat, 2018 rok, 4 czerwca powołaliśmy Komitet Obrony Sprawiedliwości. Przez te lata aż 250 postępowań represyjnych wobec polskich sędziów, polskich prokuratorów. Ale to już jest koniec tego. Wreszcie kończymy wszystkie sprawy, nie ma już represji wobec polskich sędziów, udało się. Także 4 czerwca kojarzy mi się przede wszystkim z taką nieprawdopodobną mocą obywatelską, sprawczością, mądrością, roztropnością. W 1989 roku daliśmy przykład całej Europie, byliśmy tym pierwszym, tą awangardą, która rozpoczęła demontaż komunizmu. W zeszłym roku, 15 października, daliśmy znowu przykład Europie, jak można pokonać zakusy autokratyczne, autorytarne wręcz w Europie. Teraz wierzę w to, że w najbliższych latach możemy być jako Polska liderką Europy i nadawać ton
przyszłej integracji, wzmocnieniu tej integracji europejskiej, bo ta wspólna Europa, chyba doskonale tutaj na tym Placu Wolności wszyscy wiemy, jest nam potrzebna. Wspólna Europa, silna, bezpieczna i Europa pełna dobrobytu. Tego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie widzę Grzegorza Ganowicza, przewodniczącego Rady Miasta. Czy jest gdzieś? To ostatnio gdzieś mi tu mignął. To no, musi być organ stanowiący reprezentowany. Andrzeju, jakbyś kilka słów powiedział, to zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Widzę tu mnóstwo przyjaciół. Muszę powiedzieć, że to naprawdę zawsze od lat wspaniałe wydarzenie widzieć tyle znajomych, dobrych twarzy, dobrych ludzi. I spotykamy się oczywiście z okazji jutrzejszego, 4 czerwca 1989 roku. To będzie już 35. rocznica. Ale czym dokładnie był tamten dzień? Tamten dzień 35 lat temu był początkiem, bo to dopiero od tamtego momentu mogliśmy podejmować kolejne monumentalne kroki, takie jak wstąpienie do NATO, takie jak wstąpienie do Unii Europejskiej, w której już 20 lat funkcjonujemy i rzeczywiście możemy być prawdziwą liderką Unii Europejskiej. Dlatego, ponieważ to wszystko, te kroki były dla nas krokami w stronę wolności, którą dziś się możemy cieszyć, ja bym bardzo chciał, żeby w przyszłości, może nie od razu, ale małymi krokami, jako że to była wolność dla nas wszystkich, takie święto jak 4 czerwca mogło być świętem dla wszystkich właśnie. I tak jak tutaj mamy samych dobrze sobie znanych przyjaciół, tak mam nadzieję, że jeszcze kiedyś dożyję tego momentu, wszyscy dożyjemy momentu, gdy 4 czerwca będzie świętem tak jednoczącym, że Plac Wolności będzie co roku pełen ludzi o różnych poglądach, od lewa do prawa, bo to jest nasze wspólne święto. I tego Państwu i sobie, nam wszystkim życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już oranżada czwartoczerwcowa idzie na teren placu. Ja jeszcze poproszę Arka Chorobika, Młodzi Nowocześni, współorganizatora, musisz po drodze sobie mikrofon ogarnąć. Ja nie wypuszczam. Arek. Dzień dobry, Poznań. I witam wszystkich wolnych ludzi, ludzi o otwartych sercach, otwartych umysłach, ludzi, którzy kochają wolność, kochają demokrację. Niesamowicie cieszę się, że tu jesteście. A wiecie, z czego jeszcze się cieszyłem? Z tego, co stało się 15 października. I abstrahując oczywiście od wyniku wyborczego, najbardziej ucieszyła mnie frekwencja, rekordowa w historii. Szczególnie wśród młodych ludzi, 70% młodych ludzi poniżej 35 roku życia poszło na wybory i zagłosowali nie na prawicowych populistów czy skrajną prawicę, tylko wybrali właśnie demokrację, wybrali wolność. I wielu z nich tę wolność oczywiście różnie pojmowało. Niektórzy, słysząc wolność, myślą o wolności gospodarczej, inni o wolności sumienia, inni o wyrażaniu wolności wyrażania własnych poglądów. Ale my tutaj, myśląc o wolności, myślimy przede wszystkim o demokracji. I tej demokracji trzeba bronić właśnie w ten sposób, że pójdziemy na wybory, że będziemy namawiać ludzi do tego, żeby znowu zrobić coś tak niesamowitego, co miało miejsce. No i nie bez powodu, ten 4 czerwca to jest po prostu niesamowity symbol. Symbol właśnie wolności, symbol demokracji i symbol odrodzenia. Dziękuję wam. Dziękuję. Kochani, to jest dobry moment. Za chwilę będziemy wznosić toast, żeby wspomnieć, spotkać się tutaj ze sobą, świętować 4 czerwca, Święto Wolności, ale też sobie podziękować. Ja chciałbym, zanim wzniosę toast, wszystkim bardzo serdecznie, naprawdę z głębi serca podziękować za to wszystko, co razem przeszliśmy przez te lata ostatnie. I za to, co się wydarzyło w Poznaniu dokładnie rok temu, 3 czerwca, kiedy zrobiliśmy gigantyczną próbę generalną przed Wielkim Marszem w Warszawie. Za wcześniejsze spotkania 4 czerwca, toasty za wolność. Za cały ten czas kampanii wyborczej, za tą waszą liczną obecność, za wsparcie i za to, że byliśmy razem. Że razem dokonaliśmy tego cudu.
I oczywiście wszystko się zmieniło, jest inaczej. Tak jak sobie na tym ostatnim wiecu Cisza przed burzą powiedzieliśmy, zobaczycie 16 października rano, obudzicie się w zupełnie innej rzeczywistości. I formalnie niby się nic nie zmieniło. Formalnie był cały czas rząd Morawieckiego, drugi, jeszcze trzeci w międzyczasie nam gdzieś mignął, ale wszystko było inaczej, pamiętacie to uczucie, wszystko było inaczej. I mimo to, że udało nam się to, mimo to, że kamień nam spadł z serca, że ta mobilizacja już oczywiście nie jest taka, jak była, to chciałbym i chciałbym też za to znieść toast, żebyśmy ten 4 czerwca, żeby on był naszą tradycją spotkań, zaraz zniesiemy ten toast i po prostu tutaj rozejdziemy się, między sobą będziemy rozmawiali, dobrze się ze sobą czuli, ale żebyśmy też cały czas pilnowali tego, żebyś tej wolności nam nikt nie ukradł. Żebyśmy cały czas pilnowali tego, żeby być razem, żeby nikomu żadna soduwa czy oranżada do głowy nie uderzyła, żeby cały czas trzymać ze sobą kontakt, żeby być ze sobą. My będziemy tutaj na pewno z całą ekipą, którą tutaj widzicie, organizować i toasty za wolność, i dyżury poselskie. Cały czas będziemy się trzymać razem, ale cały czas musimy mieć pewność, że my mamy w rękach odpowiedzialność za tą wolną Polskę. I za to chciałbym znieść toast. Za nas, za wolną Polskę i za naszą odpowiedzialność za wolną Polskę. Wszystkiego dobrego! Kubeczek jest ekologiczny, a oranżada jest polska, jakby ktoś pytał. Sławek zaraz wsiada do swojego samolotu i ucieka. A teraz no co, jest, co prawda dzisiaj nie jest tak bardzo słoneczny dzień jak w zeszłym roku, ale jest piękna pogoda, nie pada. Jest nas tutaj całkiem sporo, dziękuję za waszą obecność. Pobądźmy ze sobą, porozmawiajmy, bo jak pisał Timothy Snyder, trzeba jak najwięcej wychodzić do ludzi, bo jak są ludzie spolaryzowani, zatomizowani, to najłatwiej im się wolność ukrada. Wszystkiego dobrego! Przechodzimy teraz do prywatnych rozmów, prywatnych zdjęć. Dziękuję Państwu za uwagę. Szkoda, że staroci nie zaproszono z 89 roku. Oni są fajni, młodzi, waleczni, ale zapomnieli o tych, którzy roku to na tę wolność wywalczyli. No może nie zapomnieli, kiedy indziej przypomną. Nie mają czasu. Mają czas, kiedy indziej przypomną. Dziękuję, Krzysiu. Dziękuję Państwu.